cały budynek astrobazy to jest taki budynek na planie koła. Ja w ogóle na samym początku, jak te wykopy zaczęli tutaj robić, naprawdę to jakoś dziwnie wyglądało, nie wiem, jakieś UFO wylądowało czy coś takiego, a my patrzymy, a tu rosną mury i ta nasza piękna astrobaza powstaje. Projekt Astrobaza jest to taki unikatowy projekt w skali całego naszego kraju, można powiedzieć, ponieważ na tak małym obszarze, jakim jest województwo kujawsko-pomorskie, istnieje sieć 14 w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych. I właśnie takie jedno z tych obserwatorium znajduje się w Kruszwicy. Chciałabym, żeby cała Polska zobaczyła, co my tutaj właśnie robimy, jak my działamy, jak ja zarażam tą pasją, astronomią, młodzież i to nie tylko gimnazjalistów, bo pracuję w gimnazjum, ale także przychodzą do nas przedszkolaki i przychodzą na przykład studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czyli dorosłe osoby. To jest dość duża grupa laureatów, którzy biorą udział w konkursach. Marzenka Śniegowska jest to właśnie laureatka konkursu astronomicznego. Ona w tej chwili studiuje astronomię na Uniwersytecie Warszawskim i nie było jeszcze astrobazy, budynku nie było, ale był pierwszy teleskop kupiony i właśnie Marzenka, prawda, prowadziliśmy obserwacje tamtym teleskopem. I tutaj znajduje się nasze serce astrobazy, ponieważ tutaj jest właśnie nasz teleskop MIT LX200. On tutaj służy nam do obserwacji głębokiego kosmosu, a także właśnie do zajęć z fotometrii i astrometrii w ramach programu Odkrywamy Planety. No może uda nam się odkryć planetę. 75 tysięcy euro. To jest koszt jednej astrobazy. Są to fundusze unijne, z nich pozyskujemy środki. Partnerem jest samorząd terytorialny, czyli gmina i też mamy środki też zapewnione na takie bieżące funkcjonowanie astrobazy. Europa to my!